Cześć wszystkim, Opon 7, ściąg Baldur's Gate 3. Właśnie, jeszcze pogadajmy z Lazael. Shadowheart suffers. You might be surprised, but it pains me to see. Masz rację, to mnie dziwi. What would you ask of me? Znaleźliśmy ten z Orfeuszem, ale nie ma opcji, żeby. Momencik. Nie wiem. Dobra, mieliśmy zadanie z Orfeuszem. O, jest. Ale nie ma nic do pogadania z Lazael w tym temacie. Dobra. W takim razie opuszczamy obóz. Zajrzyjmy jeszcze do tawerny. Znaczy do oberży. Przynajmniej chciałbym posprzedawać graty. There you are. What's happening out there? Who was that streaking across the sky? Ma na imię Pieśń Nocy. To nieśmiertelna istota, którą Ketrick uwięził w sferze cieni. An immortal. But it couldn't possibly be. Never mind. It doesn't matter. What matters is you have him in a corner. Jahira and every fighting body in this place have gone to Moonrise Towers to face Ketherick down. She's waiting for you there. End this. Now. We're all counting on you. Dobra, ale zanim się udamy, potrzebuje się szybko odgracić. Wygląda na to, że rzeczywiście wszyscy poznikali. Prawie wszyscy. Dobra, posprzedaję graty. Chociaż moment. Tamten gość chyba już nie miał pieniędzy. Ale ty miałeś. Dobra, posprzedaję graty i zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem. Przy okazji, jednak Mogok miał rację w jednym z ostatnich kalendarzy. Jest również przycisk handlu. I know she's right, but I can't wait to get moving. Ale to nie zawsze ten przycisk się pojawia, ponieważ na przykład z tamtym diabelstwem w ogóle nie ma opcji. Znaczy, można handel wywołać rozmową, ale nie ma tego przycisku, więc to też nie jest takie, nazwałbym, spójne. Dobra. Ale chcieliśmy z tą panią zobaczyć, czy jest opcja handlu z nią. Whoever or whatever is causing that the light. It's happening. Jest, ale nie można jej przerwać. I can feel it. Więc niewiele to zmienia. Dobra. Chyba jesteśmy gotowi. To teleportujmy się i zobaczmy, co nas czeka. Chyba zaczęli zabawę bez nas. O, kiełbaska. Już harfiarze zginęli. Śledczy Jasin. Fanatyczka. Okej. Okay. Wiecie co, później to poograbiam. Mam nadzieję, że będzie jeszcze do tego okazja. Jahira, bawicie się bez nas. Unshackled from shadows. She will rise in moonlit glory and carve a path of brightness to the accursed one's second death. So saith the wise Alondo. That beacon of angelic wrath has taken a fight to Ketherick on the rooftop. In the first line of defense are dead. But storming the tower won't be easy. And if we wait too long, Ketherick will gather his strength and retaliate. For now, though, he's on the back foot for the first time since he returned from the grave. This is it. The spearhead moment. You brought us this far. So how shall we proceed? Hmm.
Najpierw wyjdziemy i zabezpieczymy parter, zablokujemy wszystkie wyjścia. Once it's done, me and my Harpers will hold the ground floor while you hunt down the general himself. Floric left some of her flaming fist. They'll scout the prisons and the barracks below to ensure we're not taken by surprise. Say the word, and we're off. W sumie wolę, żebyś dołączyła do mojej drużyny, Jahaira. I'm touched. But I'm already spoken for. Ketrick jest potężnym przeciwnikiem. Potrzeba mi więcej, mi więc potężnego sprzymierzeńca. Very well. Side by side we'll stand, as we'll rip true souls from a false god. As good a prophecy as any. At the ready, Harpers! In this light, there will be victory. In this light, we will avenge the fallen! The time has come. Getherick will taste of death at last. Dobra, może... O, dokładnie. Jest naszym sojusznikiem, więc nie zajmuje nam miejsca w drużynie. Na pewno się przyda podczas walki. Podczas walki. O. Klucze. Dobra, wygląda na to, że idą wszyscy za nami. A, jeszcze nie skończyłem. These Harpers. Moonrise will be their tomb, and in death, you will all serve the Absolute. Od początku ręce mnie śwież były, żeby cię zabić. You hid it well. I thought you'd be another notch on my bedpost, but instead I'll make a trophy of your bones. Boys, make this traitor bleed. Podejście drugie. Nie uwierzycie, co się wydarzyło. Rzuciłem Willem czarne macki na nich tutaj. Oni się tutaj ładnie skupili. Ładnie poginęli od obszarówek. Było pięknie. A potem moi koledzy w nie weszli, się obrazili za to, że otrzymali obrażenia i się na mnie rzucili. Spróbujmy to inaczej w takim razie zrobić. Zaczniemy od ładnych zamętów. Im więcej się uda ich znaleźć, tym złapać w zamęt, tym lepiej. Moment, ale najpierw zaczniemy od ciebie, Will, żebyś postrącał tych ludzi, którzy są na górze. Możliwe, że któryś z nich wpadnie w jakiś zamęt czy coś takiego. Przeciwzaklęcie. Okej, ciekawe. Dobrze, wolę, żeby to sprzeciwzaklęciował niż nasz zamęt. Dobra. Akolite również zgarnijmy w zasięg. Jeżeli możemy. Dobra, powiedzmy, że tak powinno być okej. O! Akolite zamęciliśmy. Idealnie. On tutaj duże problemy będzie sprawiał. On ma 9 poziom i ma kilka bardzo wrednych AOE czarów, które by nam tu przeszkadzały, więc to, że on się zamęcił, to jest idealna sytuacja, znaczy... Możliwe, że jeszcze na początku następnej tury się odzamęci. Dobrze. Co od ciebie byśmy chcieli? Możemy animować martwych. Parfiarzy.
Mhm. Czy coś innego ważnego? Polimorfia też byłaby niezła, ale on ma dosyć dużą szansę obejścia tego. Dobra, w sumie nigdy nie robiłem. Możemy też tłuszcz rzucić. Jakie są ich zręczności? Słabe. Dobra, spróbujmy tłuszcz. Okej, nie dość, że się zamęcił, to jeszcze się powalił. Ewentualnie przy tym podejściu nie ma szczęścia. Dobra. Dobra, na razie nic więcej nie róbmy. Okej, mimo że jesteś zamęcona, to nie zaatakowałaś swoich, szkoda. Ładnie. Ten gość ma pecha dzisiaj. Dobra. Jaheira dochodzi do głosu. Jaheiro pewnie będziemy chcieli rzucić burzę lodu. Chociaż teraz aż tak ładnie się nie skupili. Aczkolwiek burza lodów na łuczników nadal byłaby dobrą opcją. Dobra, dawaj Jaheira. A dwóch padło od razu. Pięknie. Dobra. Możesz podejść tutaj. Zaatakować go. Dobra. To tyle z twojej strony. Ładnie się ustawiacie pod kulę ognia. Chcemy, żeby kula ognia objęła możliwie akolita, jeżeli da się. Dobra. Inne opcje są chyba ryzykowne. Dobra, może zgarnijmy ich na razie, a potem się będziemy akolitą przejmować. Dobra. Schowaj się. Jeszcze paru adeptów mają. Okej, adept ma dalej zamęt. Ładnie, ładnie. Will, co powiesz na to, żeby teraz ich strącić? Pięknie. Dobra, możemy chyba
śmiało rzucić tutaj strażnika wiary. Psioniczna reakcja, okej, okay, ciekawe. Ciekawe, czy zdążysz dojść do... Nie, bo to by oznaczało reakcję pewnie od nich, tak? A nie. Dobra, prawie jesteś w stanie dojść, ale momencik, już nie masz akcji, to w sumie nie ma sensu, żebyś tam podchodziła aż tak bardzo. Dobra. Podejdź tutaj, dziabnij jego. W sumie mógłbym teraz zagrać. Mogłem wcześniej zagrać. Pewnie by nam bardziej pomogło. Dobra, i lekkie leczonko dla ciebie. Dobra. To teraz nasi koledzy powinni dać czadu. Ładnie? Jeszcze ładniej? Ciekawe na strażniku wiary, że się skupili. W sumie całkiem nieźle nawet. Ale to tyle, jeżeli chodzi o jego obrażenia. Dobra, dajmy jeszcze drugą zamieć, bo nadal mamy sporo celi. Celów. Dobra, i możesz tutaj wejść i też go dziabnąć. O, coś cię powaliło. Dobra. A, tu jest lód. Po zamieci zrobił się lód. Nawet nie zauważyłem. Co dawało mentalne osłabienie? Minus jeden do rzutów obronnych. Dobra, jeszcze jedna kula ognia. Idealnie to pasuje. Dobra. Pięknie. Cofnij się teraz. Głód Hadara to powoduje oślepienie wszystkich. Okej, okay, akolitka jest nadal zamęcona, to idealnie. Jej czary byłyby naprawdę wkurzające tutaj. O nie, przerwali mi zamęt. Szkoda. W takim razie... Teraz powinniśmy się skupić na niej. Wysoka KP. 23, rzeczywiście. Ale możemy na to zarabić pociskiem wiodącym. Dobra, tylko musisz wyjść ze strefy oślepiającej. To powinno jej obniżyć KP, tak? Teraz spadło do 20, idealnie. Dobra.
Możemy jeszcze coś zrobić. Przydałoby się ich dokończyć trzaskiem. Dobra, on przeżył. Dobra, ciachaj ją. Ładnie. Może nawet nasi koledzy teraz ją dobiją. Albo na adepcie się skupią. Jaheira, jesteś w stanie tutaj doskoczyć? Za mało zasobów, prędkość ruchu. Trudny teren. Wygląda to, że w ogóle nie jesteś w stanie tutaj przeskoczyć tego. Dobra, trudno. Twoja tura zmarnowana. Dobra. Nie podchodźmy do tego strażnika wiary. Dobra, magiczne pociski. Macie całkiem sporo punktów życia. Dobra, skupmy się na akolitce. Dobra, największy problem stanowiła. Okej, chyba przybywają posiłki właśnie. Z sali wyszuli. Dobra. Głupio, że się skupiałem na tym strażniku wiary. Dobra. Adept. Może najpierw zajmij się nim. Okej, gość przeżył, bo za mało obrażeń chyba dostał. Ma osłonę przed śmiercią, ale to rozumiem, żeby się skończyło, gdyby to miało go zabić. Fanatyk. Nie wiem, kto przywołał tego strażnika wiary. Dobra, skup się na nim. Dobra. Dobra, nic z tobą więcej nie zrobimy. Już dokończyć tego diabła. Dobra, teraz mu zeszło dopiero. Ochrona przed śmiercią. Następny atak go dobije. No niestety to nie będzie nasz atak. Dobra. Fontanie. Możemy spróbować. Jednak wszystkich oplątało, świetnie.
To pomoże naszym łucznikom. Poza tym... Możesz iść tutaj powoli. Ty, wszyscy mają czary dystansowe. A ciebie fajnie byłoby zdjąć. Raczej nie będę miał na ciebie linii strzału. Może mam. Dobra. Dobra. Kolejny strażnik wiary, na szczęście tutaj niewiele ci uda. Dobra, możesz powoli poruszać się do tego. Prawdopodobnie do niego nie dotrzesz. Dobra. 65%, koronka 60%, dobra, przywal mu tym. Dobra, podejdź trochę bliżej. Okej, chyba powalenie im skasowaliśmy tym ogniem. Raczej oplątanie. Dobra. Najpierw strzał. Potem podejdź tutaj bliżej. A oni też się pewnie powywracają. Dobra. Zobaczmy twoją postać dziką. Masz kilka. Borsuk, kot, pająk, wilk i pantera. Dawaj panterę, brzmi najciekawiej. Okej, okay, niestety jesteś w stanie doskoczyć tam? Jesteś, okej. Okay. Ale trzymasz obrażeń. Ale nie masz akcji, żeby zaatakować. Ups. Ała. Będziemy musieli ją trochę podleczyć po tym wszystkim. Dobra. Znowu to irytujący ten strzał. Dobra. Pytanie, czy ty jesteś w stanie podlecieć do niego? Za mało zasobów, szybkość ruchu. Dobra. Dobra, podskocz tutaj, żeby się nie wywrócić. Ja też podskoczę, na ile jestem w stanie. Dobra. Nie mam linii strzału, serio? Może Will mi przeszkadza.
Nothing will stand in my way. Serio? A, bo tu jest ciemność, okej, ona mi blokuje. Okej, to słabo. Niewiele będę w stanie zrobić w tej turze. Mógłbym go spróbować przestraszyć, ale trochę szkoda mi. Dobra, dajmy sobie kojące słowo. Dobra, siekaj go. A skoro nie mam nic ciekawszego do zrobienia, równie dobrze mogę sobie zrobić ochronę przed orężem. Dobra, co ty masz? Masz skok. Masz odstąpienie. Atak w słaby punkt. Rzuć się do gardła i stop, jeżeli cel jest powalony, zadasz dodatkowo obrażenia. Cel niestety teraz nie jest powalony. Dobra, ciachaj go ile możesz. 17 obrażeń. Nie masz drugiej akcji. Dobra, myślałem, że będziesz miała co najmniej kilka ataków. Ciekawe, jak straciła punkty życia, to wróciła do swojej normalnej postaci, a nie zginęła. Dobra, czy to jest ta ciemność dalej? Tak. Woodharda. Dobra, jesteś poza tą ciemnością. Czy teraz możesz strzelić? Nie. Dobra. Zrób w takim razie sprint. Nie wiem, odejdź trochę dalej. Dobra. Przydałoby się zająć tym kapłanem w końcu. Ale ty nie dotrzesz w tej turze, dobrze? Dobra. Survival is all that matters. Podejdź tutaj. Szczel. Szczel. Dobra. Teraz ty, Will, możesz zacząć się zajmować nim. Jesteś uciszona. Dzięki naszemu sztyletowi susowemu. Więc nie powinnaś stanowić większych problemów. Bo brakuje nam tyle miejsca, żeby zaatakować je ze wszystkich stron. Roger Heira, dokończył. There's an illithid parasite in that corpse. You should take a look. Dobra. Wonder if the gods are watching. Wszyscy żyją. I tym razem się na mnie nie rzucili. I dodatkowo staliśmy jeszcze awans o poziom. Momencik, najpierw zróbmy sobie może
Tak, ty przywołaj sobie z powrotem zbroję. Zróbmy sobie krótki odpoczynek. I zobaczmy, co tam mamy w awansie o poziom. Nowe czary. 5 poziomu. Ukryj prawdziwy wygląd maksymalnie 4 członków swojej drużyny i sferalne związanie. Weź na cel istotę nie z tego świata i zwiąż jej świadomość ze swoją. Będzie podążać za tobą i walczyć z twojego boku jako sojusznik. Ciekawe. Masowe leczenie ran. To byłoby fajne. Nieruchomienie potwora. To też byłoby fajne. Dominacja nad osobą. To również byłoby fajne. Większe przywrócenie. Dotknij istoty, aby zdjąć z niej zauroczenie, petryfikację, ogłuszenie lub klątwę. Weźmy może na razie masowe leczenie ran. Możemy dodatkowo jeszcze coś zastąpić. Wszystkie te czary póki co jako tako używam. Ze ślepoty trochę za mało. Swobody ruchu też nie za dużo. Ale generalnie wszystkie się przydają. Więc nic nie będziemy zamieniać. Dobra, zanim ciebie awansujemy, zobaczmy, jakie masz czary 5 poziomu. Księga czarów. Tak, masz ścianę kamienia, zabójczą chmurę, unieruchomienie i telekinezę. Więc jak będziemy brać, to coś spoza tego. Dobra, najfajniej byłoby coś z ogniem. Stożek zimna. Przywołanie żywiołaka. Nagnij barierę między sferami, aby pozyskać żywiołaka, który będzie podążał za tobą. Dobra, zobaczymy to. Stożek zimna. Też może się czasami przydać. Jeżeli czasami musimy zadać obrażenia nieogniste. Dobra, to weźmy. Przy okazji naucz się tych wszystkich czarów. I jak tam twoja księga czarów wygląda? Coś moglibyśmy wyrzucić. Kołatka raczej w najbliższym czasie się nam nie przyda. Weźmy przywołanie żywiołaka. Także zimna też moglibyśmy wziąć. Zamiast ciebie. Dobra. Still breathing, despite everything. My faith protects me. Dobra. Ty weź się ulecz. Jeszcze powiedzmy jedną fotkę. No i tak, i z grubsza chyba jesteśmy gotowi, co? Zobaczmy jeszcze, przyjrzyjmy szybko najważniejsze ciała może. Gdzie jest ten akolita? To jest Zrel. Dobra. Protektor absolutu. Jeśli postać uzbrojona te tarczy ma 15 absolutów, wszystkie noszone przez nie obrażenia czarów są zmniejszone 1. Uderzenie tarczą, ognista tarcza, chłód, okej. Okay. Zwój trzasku. Toporek plus 1. To będzie na sprzedaż. Talerz babeczek ziemniaczanych. Ślicznie. Dobra. Niestety czas mi się skończył. Pamiętam, czy w sali... Nie, to jest nie ta strona, tam. Nie pamiętam, czy w sali coś jeszcze przed nami będzie. Zobaczymy. Najprawdopodobniej w następnym odcinku szturmujemy pięterko i zobaczymy, co Torm nam za wyzwanie postawi. Póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.